Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z zakresu prawa upadłościowego. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy kontynuować kwestię rozpoczętą w poprzedniej części naszych wykładów, a mianowicie kwestię skutków ogłoszenia upadłości dla różnorakich stosunków prawnych, w których uczestniczy upadły. Dzisiaj w skrócie omówimy sobie kwestię skutków ogłoszenia upadłości dla umów zawartych przez upadłego, proszę Państwa, ponieważ ogłoszenie upadłości wywołuje bardzo daleko idące konsekwencje również w tym zakresie, ponieważ, proszę Państwa, przecież dłużnika upadłego łączą z jego wierzycielami różnorakie stosunki prawne, różnorakie stosunki o charakterze zobowiązaniowym i, proszę Państwa, upadłość wymaga uporządkowania owych wszystkich stosunków prawnych, tutaj, które istniały, uporządkowania głównie pod takim kątem, ażeby, proszę Państwa, zapobiec przedwczesnemu rozwiązywaniu owych umów, czy zmianie ich w taki sposób, ażeby utrudniało to osiągnięcie celu upadłości, bądź wręcz przeciwnie, na umożliwieniu wcześniejszego rozwiązania takich umów, rozwiązaniu stosunków prawnych, proszę Państwa, łączących dłużnika, po to, proszę Państwa, ażeby właśnie umożliwić jakby realizację celu upadłości, proszę Państwa, ażeby umożliwić szybkie przeprowadzenie likwidacji masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli. Proszę Państwa, poszczególne regulacje prawa upadłościowego dotyczące skutków ogłoszenia za upadłości dłużnika wobec wiążących go umów mają zarówno charakter ogólny, jak i charakter przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów umów. Tutaj tak szczegółowo, proszę Państwa, nie będziemy się wgłębiać w te regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów umów. To nie ma sensu na wykładzie po kolei takiej wyliczanki robić. To można zawsze sobie sprawdzić w przepisach prawa upadłościowego. Natomiast przede wszystkim warto podkreślić, że polski ustawodawca, polskie prawo upadłościowe wprowadza generalną klauzulę zakazującą wprowadzania do umowy postanowień zastrzegających na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. Tę klauzulę generalną wprowadza artykuł 83 prawa upadłościowego, zgodnie z którym postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenie upadłości zmiany lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Drugi charakter takiego przepisu ogólnego, mającego na celu ułatwienie, umożliwienie, zaspokojenie wierzycieli dłużnika z majątku, jest klauzula zawarta w artykule 84 prawa upadłościowego, zgodnie z którą postanowienia umowy, których stroną jest upadły, uniemożliwiające lub utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Tutaj jednak zwrócić uwagę, że o ile w przypadku określonym w artykule 83 prawa upadłościowego takie postanowienia zastrzegające rozwiązanie lub zmianę stosunku prawnego na wypadek upadłości dłużnika są nieważne ex lege i jest to nieważność o charakterze bezwzględnym, to w przypadkach określonych w artykule 84 są one bezskuteczne tylko w stosunku do masy upadłości. One pozostają skuteczne pomiędzy stronami, jednakże nie wiążą masy upadłości. I tak de facto nie wiążą w tym momencie syndyka w trakcie jego działań zmierzających do likwidacji masy upadłości i zaspokojenia wierzycieli, proszę Państwa. Dalsze regulacje o charakterze ogólnym dotyczą umów wzajemnych. Zgodnie z artykułem 97 prawa upadłościowego, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może za zgodą sędziego komisarza wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości, proszę Państwa. Tutaj oczywiście nadrzędnym
powodem, dla którego syndyk za zgodą sędziego komisarza, więc pod kontrolą niejako sędziego komisarza, powinien decydować się na któryś z tych rozwiązań, jest dobro masy upadłości. Jest dobro masy upadłości, czyli mówiąc tak bardziej obrazowo, po prostu jeżeli syndyk uzna, że umowa będzie korzystna dla masy upadłości, jeżeli wykonanie będzie korzystne dla masy upadłości, no to będzie żądał, będzie wykonywał tę umowę i żądał spełnienia zobowiązania wzajemnego, proszę Państwa. Natomiast jeżeli uzna, że wykonanie danej umowy obciążałoby masę upadłości, że byłoby niekorzystne dla tej masy upadłości, będzie mógł od tej umowy odstąpić, proszę Państwa. W sytuacji, proszę Państwa, jeżeli była to umowa inna niż umowa wzajemna, syndyk może w dniu ogłoszenia upadłości syndyk może od tej umowy odstąpić, proszę Państwa, chyba że ustawa przewiduje inny skutek. Tutaj, proszę Państwa, chciałem zwrócić Państwa uwagę, że przypadek takiej umowy wzajemnej, której stroną jest upadły, no stawia przede wszystkim w dość niekorzystnej sytuacji drugą stronę takiej umowy. Bo ona znajduje się w stanie niejakiego zawieszenia prawnego w tym momencie. Taka druga strona umowy wzajemnej, której stroną jest upadły, nie ma pewności co do tego, czy syndyk zażąda wykonania tej umowy w końcu, zażąda wykonania tego świadczenia wzajemnego i będzie musiał to świadczenie spełnić, czy też od umowy odstąpi, no i ta druga strona nie będzie musiała spełnić swojego świadczenia wzajemnego, ale też nie otrzyma tego świadczenia, na które być może liczyła ze strony, proszę Państwa, dłużnika, ze strony w tym momencie upadłego. I dlatego, proszę Państwa, na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej, drugiej strony takiej umowy wzajemnej złożone w formie pisemnej, z datą pewną, syndyk w terminie 3 miesięcy oświadcza na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Tutaj chodzi o to, żeby ta druga strona nie znajdowała się w tym stanie zawieszenia, żeby, proszę Państwa, przerwać ten jakby impas prawny, w którym ona się znajduje. Z tym, że tutaj należy podkreślić, że niezłożenie przez syndyka oświadczenia w terminie wskazanym przez drugą stronę, niezłożenie przez syndyka oświadczenia w tym terminie 3 miesięcy na żądanie zgłoszone przez drugą stronę uznawane jest za odstąpienie od tej umowy. Także tutaj, proszę Państwa, na przykład w przeciwieństwie do rozwiązania przewidzianego w przypadku oferty pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych, oferty zawarcia umowy, tutaj milczenie uważa się za brak zgody, brak akceptacji, za odstąpienie syndyka od umowy, proszę Państwa. Co więcej, owo prawo do żądania, aby syndyk zdecydował w terminie 3 miesięcy, czy od umowy odstępuje, czy będzie od umowy wzajemnej odstępuje, czy będzie żądał jej wykonania, nie przysługuje drugiej stronie, jeżeli w czasie zawarcia umowy wiedziała lub przynajmniej powinna była wiedzieć o ogłoszeniu podstaw do ogłoszenia upadłości dłużnika. Wiedziała lub powinna była wiedzieć, czy tutaj powstaje kwestia dołożenia przez nią należytej staranności biznesowej przy rozeznaniu, czy w przypadku jej kontrahenta nie istnieją przesłanki, które uzasadniałyby ogłoszenie jego upadłości. W przypadku, jeżeli ktoś zawiera wobec tego umowę wzajemną z osobą, o której wie lub powinien był przynajmniej wiedzieć przy dołożeniu należytej staranności, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, to nie przysługuje mu już to prawo do żądania od syndyka, żeby ten zadeklarował w terminie 3 miesięcy, czy będzie żądał wykonania umowy wzajemnej, czy od umowy tej odstępuje. Ta osoba niejako w tym momencie na swoje ryzyko podwyższone zawiera ową umowę z osobą, jeżeli wie o zagrożeniu jej upadłością, proszę Państwa. Co więcej, należy wskazać tutaj, bo to jest istotne przy podejmowaniu decyzji przez syndyka, że jeżeli syndyk odstępuje od umowy, to druga strona umowy wzajemnej nie ma prawa do zwrotu z przepełnionego już świadczenia, nawet jeżeli znajduje się ono w masie upadłości. Taka osoba, jak wszyscy inni wierzyciele upadłego, może po prostu dochodzić swoich należności w postępowaniu upadłościowym. Czyli w tym momencie już się Państwo zapewne domyślają,
jak to wygląda w praktyce i kiedy w praktyce syndyk odstępuje od takiej umowy wzajemnej, a kiedy w praktyce może żądać jej wykonania. W zasadzie, proszę Państwa, jeżeli jest tak, że w przypadku umowy wzajemnej świadczenie wierzyciela zostało już wykonane, a świadczenie upadłego nie zostało jeszcze wykonane, no to syndyk raczej na pewno od umowy wzajemnej odstąpi. No bo w masie upadłości jest już świadczenie, a on tego świadczenia wzajemnego już spełnić nie musi. Wierzyciel może co najwyżej zgłosić swoje roszczenie i być zaspokojonym w toku postępowania upadłościowego według kategorii ustawowych. Natomiast tak naprawdę prawdziwa ocena, czy jest to korzystne dla masy upadłości, czy nie, będzie następować w przypadku, jeżeli jeszcze syndyk nie spełnił świadczenia wzajemnego i druga strona nie spełni, jeżeli upadły, przepraszam, nie spełnił świadczenia i druga strona nie spełniła świadczenia wzajemnego. Natomiast jest też bardziej niż oczywiste, że syndyk będzie z kolei żądał wykonania tego świadczenia wzajemnego, nie odstąpił od owej umowy wzajemnej, jeżeli to upadły dokonał już swojego świadczenia, a druga strona nie spełniła jeszcze swojego świadczenia wzajemnego, no bo w tym momencie przecież chodzi o to, żeby przysporzyć tej masie upadłości owo świadczenie wzajemne. Tutaj, proszę Państwa, jak powiedziałem, nie będziemy wdawać się w szczegółowe rozważania dotyczące poszczególnych rodzajów umów, ich wpływu na skutki, ich wpływu na te umowy ogłoszenia upadłości. Natomiast, proszę Państwa, wspomnimy tylko o jednej takiej umowie, o umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy też tak naprawdę umowie przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawartej w celu zabezpieczenia wierzytelności. Otóż warto zaznaczyć, że umowa taka jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby uniknąć antydatowania takich umów. Jeżeli nie została zawarta w formie pisemnej z datą pewną, nie powoduje tej nieważności. Chyba że akurat z innych przepisów wynika, że przy danym przedmiocie przewłaszczenia na zabezpieczenie wymagana jest forma szczególna. Natomiast powoduje to, że ta umowa będzie bezskuteczna wobec masy upadłości, a zatem wobec masy upadłości jest to traktowane, jakby owo zabezpieczenie ustanowione nie zostało, proszę Państwa. Dalej, proszę Państwa, ogłoszenie upadłości oczywiście pociąga za sobą określone skutki dla prowadzonych w stosunku do upadłego postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych, w tym zwłaszcza postępowań egzekucyjnych. Tutaj ustawodawca również wprowadza generalną zasadę, że po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciw niemu. To jest, proszę Państwa, rozwiązanie będące logiczną konsekwencją tego, że upadły jest pozbawiany zarządu majątkiem stanowiącym masę upadłości, a zarząd ten przekazywany jest w ręce syndyka. A zatem, proszę Państwa, stroną w sensie formalnym w tych wszystkich postępowaniach będzie syndyk. Jemu będzie przysługiwała legitymacja formalna do występowania w postępowaniach dotyczących masy upadłości, przy czym będzie to zarówno legitymacja czynna, syndyk będzie mógł rozpoczynać postępowania dotyczące masy upadłości, jak i legitymacja bierna. Wszelkie roszczenia, wszelkie postępowania skierowane do masy upadłości będą mogły być wszczynane i prowadzone jedynie przeciwko syndykowi. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście nie obejmuje to postępowań dotyczących mienia upadłego, wyłączonego z masy upadłości. W przypadku takiego mienia, oczywiście legitymację formalną, zarówno czynną, jak i bierną, proszę Państwa, pozostawiamy upadłemu, bo są to postępowania, które masy upadłości nie dotyczą. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że stroną w znaczeniu formalnym w tych wszystkich postępowaniach nie jest upadły. Stroną od ogłoszenia upadłości, w znaczeniu formalnym przynajmniej, w tych wszystkich postępowaniach jest syndyk.
On prowadzi te postępowania wprawdzie na rzecz upadłego, już tak naprawdę na rzecz masy upadłości, ale ona oczywiście nie jest podmiotem, więc formalnego punktu widzenia na jej rzecz postępowania nie są prowadzone, ale prowadzi je w imieniu własnym. Upadły ewentualnie, można powiedzieć, że pozostaje stroną w znaczeniu materialnym, ale formalnie nie uczestniczy w tych postępowaniach. Tą stroną w znaczeniu formalnym oczywiście jest syndyk, proszę Państwa. Bardzo istotne, proszę Państwa, regulacje zawiera artykuł 146 prawa upadłościowego. Otóż z mocy tego postępowania, z dniem ogłoszenia upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, ulegają zawieszeniu ex lege. Nie jest konieczne występowanie z wnioskiem dodatkowym przez syndyka, przez upadłego, czy kogokolwiek. Zawieszenie tych wszystkich postępowań egzekucyjnych następuje z mocy prawa. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wszystkie postępowania te podlegają umorzeniu z mocy prawa. Również tutaj, proszę Państwa, to umorzenie następuje ex lege. Nie jest konieczne kierowanie wniosku przez syndyka. Nie jest nawet konieczne, proszę Państwa, wydanie przez organ egzekucyjny postanowienia o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdyż te skutki, jak powiedziałem, następują z mocy samego prawa. Jest to związane, proszę Państwa, z tą ideą postępowania upadłościowego jako egzekucja o charakterze generalnym, o której mówiłem już na pierwszych wykładach, jako egzekucja o charakterze generalnym, a więc postępowania zmierzającego do zaspokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika z całego majątku upadłego w sposób ściśle określony przepisami prawa. Powodzenie owej egzekucji generalnej zmierzające do spokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika według kategorii ustawowych, wymaga oczywiście niejako zastąpienia postępowania upadłościowym, tą egzekucją generalną, wszystkich prowadzonych w stosunku do upadłego egzekucji singularnych. Wszystkich prowadzonych w stosunku do upadłego egzekucji singularnych, albowiem równoległość tych postępowań prowadziłaby do niemożności osiągnięcia celu postępowania upadłościowego, gdyż nadal możliwe byłoby zaspokojenie poszczególnych wierzycieli z tej masy upadłości, a przecież nie o to w postępowaniu upadłościowym chodzi, proszę Państwa, za wyjątkiem przypadków szczególnych, jak prawo odrębności wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Tutaj, proszę Państwa, też warto zaznaczyć, że owa niedopuszczalność kontynuowania postępowań egzekucyjnych wobec masy upadłości, wobec składników wchodzących w skład masy upadłości, dotyczy oczywiście zarówno postępowań egzekucyjnych, sądowo-egzekucyjnych, jak i, proszę Państwa, egzekucji administracyjnych. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym zostały uzyskane jakieś sumy, które nie zostały jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika wydane wierzycielowi, to można powiedzieć, że wierzyciel ten ma wyjątkowego pecha, ponieważ owe sumy podlegają przelaniu do masy upadłości, proszę Państwa. Wszelkie należności wierzycieli, dla których było prowadzone owo postępowanie egzekucyjne, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu egzekucyjnym, mogą być dochodzone tylko w postępowaniu upadłościowym na zasadach ogólnych. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym zdążył już uzyskać jakieś sumy przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, no to można powiedzieć, ma szczęście, ponieważ nie ma on obowiązku ich przekazania do masy upadłości. Także, proszę Państwa, tutaj taka dobra rada dla wierzycieli. Jeżeli jest prowadzone na Waszą rzecz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podmiotu, co do którego istnieje niebezpieczeństwo ogłoszenia upadłości, to bardzo naciskajcie na komornika, aby on szybciuteńko po uzyskaniu jakichkolwiek sum w postępowaniu egzekucyjnym od razu je do Państwa przekazał. Bo tą chwilą decydującą jest tutaj chwila przekazania tych uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym
sum pieniężnych wierzycielowi. Dopóki nie zostaną przekazane, no to może zaistnieć to niebezpieczeństwo, że wrócą jakby niejako do upadłego, czy też pójdą do masy upadłości, jeżeli owa upadłość ogłoszona zostanie. Jeżeli zdąży je państwu komornik przekazać wcześniej, niż nastąpi ogłoszenie upadłości dłużnika, to syndykowi nic do tych kwot. Państwo jako wierzyciel są w tym momencie wygrani. Po ogłoszeniu upadłości, proszę Państwa, niedopuszczalne jest również wykonanie wydanego przed ogłoszeniem upadłości dłużnika postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, proszę Państwa. Ponieważ odpada w tym momencie taki cel tego postępowania zabezpieczającego, albowiem całość majątku upadłego wchodzi w skład masy upadłości i jest objęta owym postępowaniem upadłościowym jako egzekucją generalną. A zatem, proszę Państwa, w prawie polskim mamy wyraźny prymat postępowania upadłościowego nad postępowaniami egzekucyjnymi. Co do zasady ogłoszenie postępowania egzekucyjnego, przepraszam, ogłoszenie upadłości dłużnika wyłącza możliwość prowadzenia indywidualnej egzekucji ze składników należących do masy upadłości, proszę Państwa, nawet gdy owo postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, nawet gdy ten przedmiot został już zajęty przez komornika, nawet, jak Państwo widzą, gdy już został zbyty w postępowaniu egzekucyjnym, ale uzyskana kwota nie została jeszcze przekazana wierzycielowi, to wszystko trafia do masy upadłości, a postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone, a następnie ex lege umorzone. Kończąc kwestię skutków ogłoszenia upadłości dla rozmaitych stosunków prawnych, których stroną jest dłużnik upadły, trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch takich bardziej szczegółowych kwestiach, proszę Państwa, o skutków ogłoszenia upadłości dla spadków nabytych przez upadłego i skutków ogłoszenia upadłości dla stosunków majątkowych małżeńskich upadłego. W przypadku spadków, proszę Państwa, zasada jest prosta. Z mocy artykułu 119 prawa upadłościowego, jeżeli spadek został nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, wchodzi on do masy upadłości. Znowu, proszę Państwa, to wejście spadku do masy upadłości następuje ex lege, a więc bez konieczności składania przez syndyka, przez upadłego oświadczenia o przyjęciu spadku. Tutaj nie ma kwestii przyjęcia, odrzucenia spadku. On po prostu wchodzi do masy upadłości, zostaje przyjęty już z chwilą otwarcia spadku, przy czym, co bardzo istotne, wchodzi zawsze z dobrodziejstwem inwentarza. Zawsze się go uznaje za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. A zatem masa upadłości nie odpowiada za długi spadkowe ponad wartość spadku ustaloną w spisie inwentarza. Przecież takiego rozwiązania jest oczywiste. Chodzi przecież tak jak generalnie w postępowaniu upadłościowym o jak największe korzyści, mówiąc przenośnie, dla owej masy upadłości. O to, żeby ta masa upadłości ulegała przysporzeniu, a nie uszczupleniu. Po to, żeby w jak największym stopniu można z niej było zaspokoić wierzycieli upadłego. Dlatego właśnie takie rozwiązanie, jeżeli wchodzi spadek, to proszę bardzo. Jeżeli on powiększa masę upadłości, potem zakładamy, że powiększa, ale zawsze z dobrodziejstwem inwentarza, żeby przypadkiem nie nastąpiło uszczuplenie tej masy upadłości, gdy, proszę Państwa, długi spadkowe przeważały nad wartością czynną przedmiotów wchodzących w skład spadku. Przy czym, proszę Państwa, przepis ten stosuje się również, jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, ale do czasu ogłoszenia upadłości nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i oświadczenie takie nie zostało jeszcze przez upadłego, przez spadkobiercę złożone. W tym przypadku traci on uprawnienie do
zdecydowania o tym, czy przyjmuje ten spadek, czy go odrzuca, traci prawo do złożenia takiego oświadczenia. Tylko z chwilą, proszę Państwa, ogłoszenia jego upadłości, następuje znowu automatycznie ex lege przyjęcie tego spadku, jego wejście w skład masy upadłości, ale znowu oczywiście tylko z dobrodziejstwem, proszę Państwa, inwentarza. Należy jeszcze zaznaczyć, że umowa zbycia całości lub części spadku, całości lub części udziału spadkowego zawarta przez upadłego po ogłoszeniu upadłości jest oczywiście nieważna. Nieważna jest też dokonana przez niego czynność rozporządzająca udziałem w przedmiocie należącym do spadku, a także jego zgoda na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku przez innego spadkobiercę. A więc tutaj to pozbawienie upadłego zarządu, proszę Państwa, związane z ogłoszeniem zarządu majątkiem wchodzącym w skład masy upadłości, związane z ogłoszeniem upadłości, rozciąga się, proszę Państwa, również na wszelkie przedmioty należące do spadku wchodzącego w skład masy upadłości, jak również, proszę Państwa, na udział w tym spadku i sam spadek. No i proszę Państwa, druga kwestia, taka bardziej szczegółowa, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego. I tutaj, proszę Państwa, to pokazuje, dlaczego w przypadku zawarcia małżeństwa z osobą mającą zdolność upadłościową, czyli w tej chwili praktycznie z każdym, lepiej mieć umowę o małżeńskiej rozdzielności majątkowej, czyli intercyzę. Otóż, proszę Państwa, generalna zasada jest taka, że w razie ogłoszenia upadłości któregokolwiek z małżonków, z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Między innymi słowy, z dniem ogłoszenia upadłości ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeństwa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju takiej wspólności, oczywiście majątkowej. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, to do spadku wchodzi cały majątek wspólny obojga małżonków, a jego podział jest niedopuszczalny. A zatem nie jest bynajmniej tak, że jeżeli jedno z małżonków ogłosiło upadłość, to do spadku wchodzi połowa majątku wspólnego. Nie, absolutnie, proszę Państwa. Wchodzi całość majątku wspólnego obojga małżonków, proszę Państwa, i małżonek upadłego nie może żądać wyłączenia z masy upadłości przedmiotów, które przypadłyby mu w udziale w przypadku dokonania podziału majątku wspólnego. Może on jedynie z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym dochodzić należności pieniężnej w postępowaniu upadłościowym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu komisarzowi. A zatem jest w tym momencie traktowany tak jak inni wierzyciele. On po prostu ma roszczenie, on ma wierzytelność w stosunku do masy upadłości na kwotę odpowiadającą jego udziałowi w majątku wspólnym, jest wciągany na listę wierzytelności i zaspokajany w ramach określonej kategorii ustawowej, proszę Państwa. Do tej masy upadłości nie wchodzą jedynie przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub majątkowej, nawet gdy są objęte majątkiem wspólnym. Natomiast generalna zasada jest taka, że całość majątku wspólnego małżonków w razie upadłości któregokolwiek z nich wchodzi do masy upadłości, proszę Państwa. Dlatego sensownie jest oczywiście ustanowić sobie zawczasu rozdzielczość majątkową. Tutaj, proszę Państwa, kluczowe słowo zawczasu. Ponieważ, proszę Państwa, w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu, w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ustanowienie takiej rozdzielności jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew został złożony co najmniej na 2 lata, o ustanowienie rozdzielności oczywiście, został złożony co najmniej na 2 lata, przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. A zatem, proszę Państwa, w przypadku zniesienia rozdzielności orzeczeniem sądu musi nastąpić on co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
a żeby było skuteczne w stosunku do masy upadłości. W przypadku, proszę Państwa, zniesienia wspólności majątkowej na drodze małżeńskiej umowy MKZ intercyzy, jest to skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy ta umowa została zawarta co najmniej na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. A zatem, proszę Państwa, powiedziałem zawczasu. Trzeba taką umowę majątkową, małżeńską o rozdzielności majątkowej zawrzeć, gdyż jeżeli, proszę Państwa, są już w zasadzie podstawy do ogłoszenia upadłości, nad nami wisi już ten wniosek, proszę Państwa, to na składanie wniosków o rozdzielność majątkową, na podpisywanie intercyzy jest już w zasadzie za późno. Bo musimy liczyć, że aby ta umowa była skuteczna w stosunku do masy upadłości, a więc aby ten majątek wspólny w całości, czy to co było w majątku wspólnym w momencie zawierania intercyzy, nie weszło do masy upadłości, to muszą upłynąć od zawarcia tej umowy 2 lata. I kończę, proszę Państwa, jeszcze słów parę na temat skutków ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego. Ponieważ, proszę Państwa, oczywiście te skutki ogłoszenia upadłości najbardziej szczegółowo są uregulowane i w największym stopniu dotykają stosunków majątkowych, jak Państwo widzą, upadłego, jego zobowiązań, w tym zawartych przez niego umów, prowadzonych w stosunku do jego majątku, postępowań sądowych, egzekucyjnych, jego stosunków majątkowych małżeńskich, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, spadków obejmowanych przez upadłego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, proszę Państwa, ponieważ głównie oczywiście o majątek w postępowaniu upadłościowym chodzi. Niemniej, proszę Państwa, pewne skutki dotykają również osoby upadłego, wiążące się głównie z czym? Można powiedzieć szeroko z obowiązkiem współdziałania upadłego z syndykiem. Mianowicie, proszę Państwa, ustawodawca w prawie upadłościowym, głównie w artykule 57 prawa upadłościowego, wskazuje katalog obowiązków upadłego związanych właśnie z współpracą z syndykiem, z sędzią komisarzem, z sędzią upadłościowym w celu zapewnienia osiągnięcia celu postępowania upadłościowego. Ustawa to oczekuje współpracy od upadłego przy ustalaniu wierzycieli itd., itd. Mianowicie, proszę Państwa, w przypadku ogłoszenia upadłości upadły ma obowiązek, po pierwsze, wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. No bo oczywiście o ten majątek głównie wchodzący w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym wchodzi. Po drugie, wydać syndykowi wszelkie dokumenty dotyczące działalności upadłego, jego majątku i rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone do celów podatkowych i korespondencje. Po trzecie, złożyć sędziemu komisarzowi oświadczenie na piśmie, w którym potwierdza wykonanie swoich obowiązków. I wreszcie po czwarte, udzielać syndykowi oraz sędziemu komisarzowi wszelkich wyjaśnień dotyczących swego majątku oraz dokonanych przez siebie czynności prawnych, mających wpływ na stan majątku. Ponadto, proszę Państwa, aby zapewnić właściwe wykonanie tych obowiązków przez upadłego, sędzia komisarz może wydać postanowienie zakazujące upadłemu będącemu go osobą fizyczną opuszczania terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez zezwolenia sędziego komisarza. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków organów zarządzających upadłego niebędącego osobą fizyczną, a więc na przykład do członków zarządu spółki kapitałowej. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, co nawet z punktu widzenia prawa upadłościowego jest gorsze i celu osiągnięcia celu postępowania upadłościowego, sędzia komisarz może stosować wobec niego środki przymusu określone w kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych, aby zastosować grzywnę z zamianą w razie nieściągalności na areszt. Może stosować również środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom, albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia
ustalenie składu masy, upadłość.